Witajcie w później Mistrzów Grę. Przed Wami kolejny odcinek kampanii LAW Muzyk, a naszymi bohaterami są imperialny łucznik Thorsten, wojownik z norski Ultred oraz łowca Stalabeklandu talabeklandu Gottfried. Nie ma z nami Artura, ponieważ jak możecie dowiedzieć się z poprzedniego odcinka kampanii LAW Muzyk, niestety odwiedził on na zawsze ogrody mora, ze żarty przez jednego ze zwierzoludzi. Nasi bohaterowie wracają właśnie z miasteczka Waldorf w kierunku stolicy hrabstwa muzik jednego z księstw granicznych do y, miasta Munzik, no i przechodzą przez Krońcung. Tam w Krońcung spotykają swojego znajomego Wolfa, y, który stoi w towarzystwie jakiegoś innego mężczyzny, niewątpliwie wojownika. Wolf przedstawia im tą osobę jako Ludomana, y, swojego znajomego. Jednocześnie wypytuje się, co stało się z Arturem, no a kiedy dowiaduje się, że Artur niestety zmarł, proponuje, aby Ludoman dołączył do naszych bohaterów y, no i pomógł im y, w ich działaniach. Bohaterowie przystają na tę propozycję, dlatego że jest to osoba z polecenia, znajomy Wolfa, no i w ten sposób Ludoman dołącza do naszych bohaterów. Oczywiście gracz, który wcześniej odgrywał Artura, obecnie odgrywa Ludomana. Bohaterowie zatem wracają do miasteczka Muzik i udają się na spotkanie z dowódcą Straży Miejskiej tego miasta, miasta oraz szefem szpiegów władcy hrabstwa Muzik, niejakim Domenico Scettino który proponuje im wykonanie kolejnego zadania. Otóż swego czasu nasi bohaterowie schwytali żywcem jednego z pomagierów Leonarda Mercato, niejakiego Sigmunda Elsmana, i ten Sigmund Elsman przesłuchany wyznał, że w momencie, w którym bohaterowie go schwytali, on szedł razem z grupą orków na górę zwaną Byczym łbem, aby odnaleźć tam demona, który nazywa się Dementos Ertit. No i w związku z tym y, Domenico Schettino postanowił wysłać naszych bohaterów na tą górę Byczy Łeb, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście jest tam jakiś demon, czy może on zagrażać hrabstwu. Y, no a jeżeli tak, to żeby zlikwidować tego demona. Wówczas to Ultret powiedział Domenico, że na tej górze na pewno żadnego demona nie ma, ponieważ y, bohaterowie byli tam jakiś czas temu w towarzystwie kapłana Ulryka i żadnego demona tam nie widzieli. No cóż, w tej sytuacji Domenico im uwierzył, chociaż nie była to do końca prawda, ponieważ jakkolwiek bohaterowie byli rzeczywiście na tej górze, to jednak walczyli z tym demonem, doprowadzili do jego uwolnienia, otrzymali w ten sposób magiczny młot, którego posiadaniu jest teraz Ultred, aczkolwiek demona nie zabili, tylko demon im uciekł. No, oczywiście Ultred nie chciał się do tego przyznać, dlatego skłamał Domenico. No cóż, w tej sytuacji Domenico powiedział naszym bohaterom, że jest inne zadanie, którego mogą się podjąć. Otóż w miasteczku Krojcunk od pewnego czasu dochodzi do dziwnych wybuchów w szału. Yy, takiego krw, krwawego szału. Yy, ludzie ni z lizowego wpadają w taki szał, chwytają za pierwsze, lepsze narzędzie i mordują otaczające je osoby. Były już do tej pory cztery takie przypadki. Yy, no i Domenico koniecznie chce wyjaśnić, co yy, takiego się dzieje, że ludzie wpadają w taki szał. Yy, chce to wyjaśnić dlatego, że no, z jednej strony musi uporać się z Leonardem Mercatu, który zajął yy, przy pomocy swojej orczej armii. Miasteczko Tyrlung, no i nie chce mieć w innym mieście jakichś rozruchów czy niepokojów, chce skupić się na pokonaniu orków Leonarda Mercatu. Dlatego też tak ważne jest utrzymanie spokoju we wszystkich pozostałych miastach hrabstwa, a zwłaszcza w mieście Krojcung, które znajduje się jak gdyby na tyłach Muzik, no i jest pierwszym miastem, które prowadzi do granicy z Imperium. No cóż, nasi bohaterowie się zgodzili i wówczas Domenico Skettino wyjawił im, że ma tam swojego agenta w Krojcuk, niejakiego Feliksa, który podobno wpadł na trop tego, dlaczego ludzie wpadają w szał, ale do wyjaśnienia tej zagadki potrzebuje pomocy. No i w tym celu właśnie Domenico przesyła tam naszych bohaterów graczy. Powiedział im, w jaki sposób mogą odnaleźć tego Feliksa, jak ten Felix wygląda. No i bohaterowie udali się w podróż do Krojcuka. W trakcie tej podróży natknęli się na wychodzącego z krzaków człowieka, zakrwawionego człowieka. On im się przedstawił jako Horst i powiedział, że, że podróżował w towarzystwie swojego brata Alberta oraz jeszcze jednego mężczyzny, kiedy napadli ich zbójcy. Jemu udało się uciec, natomiast Alberta i tego trzeciego mężczyznę zbójcy porwali. Poprosił naszych bohaterów o pomoc. Nasi bohaterowie w niespotykany dla siebie sposób zachowali się altruistycznie, no i postanowili pomóc temu całemu Horstowi i ruszyli tropem, który pozostawili ci zbójcy. Ten trop zaprowadził ich do dolinki, w której zobaczyli pięciu zbójców, w tym jednego w Kolczudze, a także dwóch mężczyzn przekutych do drzewa. Bohaterowie niezwłocznie podkradli się do tych zbójców, podkradli się z sukcesem, zbójcy niczego nie zauważyli, chociaż był tam jeden wartownik, i w bliskiej odległości wystrzelili z broni palnej i z łuków do tych zbójców, a następnie Ludoman i Ultred zaszarżowali na nich. W wyniku tych strzałów i tej szarży padło dwóch zbójców, w tym ich przywódca. W związku z tym trzech pozostałych natychmiast uciekło. Nasi bohaterowie zatem odnieśli zdecydowane i spektakularne zwycięstwo. No i uwolnili tego Alberta, jak również uwolnili tego trzeciego mężczyznę, który im się przedstawił jako Horatio Dudley, miś z miasta Krojcą. Wszyscy byli im bardzo wdzięczni za uwolnienie i być może uratowanie życia. Dudley podejrzewał, że zbójcy porwali ich dla okupu, dlatego że on jest mistrzem rzeźnickim i z pewnością cech rzeźników w Kreutzmann zapłaciłby sporą cenę za uwolnienie jednego ze swoich mistrzów. Horatio oczywiście zaproponował naszym bohaterom wszelką pomoc, gdyby takiej potrzebowali, zwłaszcza, że dowiedział się, że podróżują do Krojcung, ponieważ on w praktycznie wszystkich zna, jest dosyć ustosunkowany, także jeżeli by mieli jakieś trudności, jakieś problemy, to natychmiast mają się z nim spotkać, a on spróbuje rozwiązać za nich te problemy czy trudności. Jednocześnie, kiedy nasi bohaterowie dotarli już do Krojcung, Horatio zaprosił ich na obiad w jednej z karcz, no i tam mile spędzili popołudnie. Kiedy się rozstali, nasi bohaterowie postanowili udać się do Feliksa. Okazało się, że Felix mieszka w takim domu e, wolno stojącym, nieco podniszczonym, e, otoczonym przez taki zachwaszczony sad. Bohaterowie na pukali do frontowych drzwi, ponieważ nikim nie otwierał. W tej sytuacji postanowili zajrzeć na tyły domu i tam znaleźli drugie, tylne wejście, a obok niego okno. Zauważyli, że na drewnianym parapecie tego okna są ślady wyżłobienia, jakby po jakimś narzędziu, a okiennica od okna jest lekko uchylona. Zrozumieli, że ktoś włamał się do tego domu. Wtedy zaczęli zachowywać się czujnie, wyciągnęli broń, a Torsten cichcem przekrać się przez to okno do środka pomieszczenia. Tam za pomocą wytrychów otworzył od środka tylne drzwi i cała drużyna weszła do sieni. Od razu spostrzegli ślady błota e, prowadzące z sieni w głąb budynku. Ślady były stosunkowo świeże, e, może sprzed jednego dnia, e, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch dni e, padał deszcz no i było sporo błota. Bohaterowie ruszyli zatem tymi śladami, które doprowadziły ich do y, niewielkiego gabinetu. W tym gabinecie dostrzegli zwłoki mężczyzny leżące na podłodze, z wbitym nożem w plecy, y, kałużę zaskniętej już krwi, y, rozsypany jakiś biały proszek, y, no i te ślady y, butów. Te ślady butów prowadziły do tych zwłok, a następnie dalej w głąb tego pomieszczenia do okna i tam się urywały. Nasi bohaterowie zatem zrozumieli, że osoba, która zostawiła te ślady, Podeszła do tej ofiary, być może ją zabiła, a następnie wyszła przez lekko uchylone okno. Nasi bohaterowie zaczęli rozglądać się po pomieszczeniu i przy tym oknie znaleźli fragment tkaniny z wyszytymi literami ZC. Oprócz tego zauważyli, że ten nóż, który jest wbity w plecy, a który wyciągnęli z pleców tej ofiary, to jest nóż z takim drewnianym trzonkiem i długim, wąskim ostrzem. Gotry, który był łowcą, domyślał się, że może być to nóż służący do rozbierania mięsa. Ponadto nasi bohaterowie znaleźli rozsypany jakiś biały proszek, który zebrali. Ten proszek był rozsypany wokół um, ciała tej ofiary, a także znaleźli w ręku tej ofiary jakąś kartkę z zapiskami. Jest to ta kartka, która teraz wam się wyświetliła. No i z treści tej kartki można wywnioskować, że um, osoba, która sporządzająca tą notatkę, opisywała Przypadki osób, które wpadły w szał, a także to, gdzie mieszkają, no i pokrótce, jaka była ich historia. Nasi bohaterowie, przeczytawszy tą kartkę, zorientowali się, że we wszystkich tych przypadkach działo się jakoś tak, że dana osoba wpadała w szał w trakcie jedzenia albo krótko po zjedzeniu czegoś. No więc Torsten wpadł na pomysł, że być może ktoś truje te osoby, i w ten sposób one wpadają w szał. Tymczasem jednak bohaterowie nie, nie, nie mieli żadnych dodatkowych wskazówek, które mogłyby ich naprowadzić na trop sprawcy, w związku z tym opuścili domostwo Feliksa. Udali się następnie do Horacio Dodleja, który ich przyjął w swoim domostwie, poczęstował winem, no i nasi bohaterowie powiedzieli mu, że przyszli do niego, ponieważ chcieliby się dowiedzieć, czy nie zna przypadkiem jakiegoś rzeźnika o inicjałach ZC. Dodley nie znał takiego rzeźnika, natomiast powiedział, że zna młynarza, który nazywa się Zark Cacher, i pytał się, dlaczego bohaterowie się o to pytają. Bohaterowie okazali mu ten nóż, który znaleźli w ciele ofiary, a tą ofiarą oczywiście był Feniks, no i zapytali się go, czy nie wie, do kogo taki nóż może należeć. Dudley powiedział, że ten nóż no, najprawdopodobniej jest nożem żyźnickim, albo no, w ogóle no, takim nożem można dobrze rozbierać mięso, no i taki nóż można nie tylko znaleźć u rzeźników, ale też no, w kuchniach różnych domostw natomiast no, pytał się, dlaczego bohaterowie się o to wypytują. Bohaterowie wtedy wyjawili mu, że mieli spotkać się ze znajomym, który został zamordowany i poszukują mordercy. Horatio dalej powiedział im, że jeżeli będą potrzebowali jakiejś jeszcze pomocy, no to chętnie im udzieli, także zapraszał ich na targowisko, gdzie sprzedaje mięso i gdzie wypieka także paszteciki, aby tych pasztecików skosztowali. Bohaterowie obiecali, że odwiedzą jeszcze Dudleya, skosztują jego pasztetów, no i opuścili to jego domostwo. Następnie poszukali młyna i dowiedzieli się, gdzie taki młyn się znajduje. Następnego dnia rano podjęli obserwację tego młyna, no i przez cały dzień właściwie ten młyn obserwowali i zorientowali się, że z tego młynu wieczorem wychodzą młynarze. Śledzili trójkę tych młynarzy i ich podsłuchiwali, kiedy ci dotarli do karczmy, i dowiedzieli się, że jeden z tych młynarzy ma na imię Zark. Domyśleli się zatem, że to jest ten Zark Cacher. Z racji tego, że jest zima, młynarze zostawili swoją odzież wierzchnią na jednej z w karczmie. Tam podszedł Gottfried i ukradkiem sprawdził, czy przypadkiem ten fragment materiału, który znaleźli z literami ZC, nie pasuje do któregoś z tych płaszczy. Okazało się, że rzeczywiście pasuje do jednego z płaszczy. Jest to fragment urwanej podszewki tego płaszcza. Kiedy młynarze opuścili karczmę, nasi bohaterowie ich śledzili i następnie udali się za osobą, którą wytypowali jako tego zarka Cachera. Zauważyli, że ten zark udaje się do takiej wysokiej trzypiętrowej kamienicy, no, i zrozumieli, że on tam mieszka. Następnego dnia rano postanowili wynająć jeden z pokoi w tej kamienicy. Dowiedzieli się od dozorcy, że na którym piętrze mieszka Zarkcacher, no i wynajęli pokój na piętrze, w którym mieszkał Zarkcacher. Kiedy upewnili się, że młynarz poszedł do pracy, Torsten włamał się do jego pokoju, a ultret go przeszukał. Nie znaleźli tam niczego ciekawego, poza karteczką, na której była, był taki zapisek, że Horatio Dadlej zapłaci Zarkowi Cacherowi dwie złote korony. To bardzo zdziwiło naszych bohaterów. Nie potrafili odnaleźć związku pomiędzy Zarkiem Cacherem a Horatio Dadlejem. Nie wiedzieli, co taka kartka może robić w pokoju Zarka Cachera. W związku z tym postanowili poczekać, aż ten wróci i go wypytać. Kiedy Zark Cacher wrócił z pracy do swojego pokoju, Bohaterowie zapukali do jego drzwi, a kiedy Zark otworzył, Utrecht chwycił go za gardło, wrzucił do środka tego pokoju. Pozostali stali na czatach, jeszcze jeden z bohaterów wszedł do środka, no i bohaterowie powiedzieli, że jeżeli Zarg zacznie krzyczeć, to go natychmiast zabiją. Zarg był całkowicie zaskoczony, przerażony, nie wiedział co się dzieje. Nasi bohaterowie zaczęli go wypytywać, czemu zabił Feliksa, yy, czemu yy, w ten sposób działa, co go łączy z Horatiodadlejem. Yy, no, Zarg był bardzo przestraszony zaskoczony całą tą sytuacją, zaprzeczał, aby znał jakiegokolwiek Feliksa, mówił, że nikogo nie zamordował, że nie jest mordercą, że jest po prostu młynarzem, a Horatio zna, no bo grali kiedyś w karty i Horatio przegrał od niego wszystkie pieniądze, które posiadał, a że chciał dalej grać, no to grał za pieniądze pożyczone, no i kiedy skończyły mu się te pieniądze, no to wystawił taką kartkę, którą nazwał Wixelem, a z której to miało wynikać, że będzie winny Zarkowi jakieś pieniądze, no i ta kartka miała być dowodem na to, że rzeczywiście ten dług istnieje. Nasi bohaterowie nie byli do końca przekonani, nie wiedzieli dokładnie, co w tej sytuacji zrobić, czy ten Zark jest tym mordercą, czy nie jest tym mordercą i wtedy Gottfried wpadł na doskonały pomysł, aby zabrać buty Zarkowi Cacherowi i sprawdzić, czy te ślady w domostwie Feliksa mogą pochodzić od tych butów. Gottfried zatem udał się z tymi butami do domu Felixa i tam ustalił, że z pewnością te ślady nie zostały zostawione przez buty Zarka Cachera. Jednocześnie ustalił, że na butach Feliksa nie było żadnego błota, no a zatem to najprawdopodobniej morderca zostawił te ślady, a skoro nie pasowały one do śladów butów Zarka Cachera, to znaczy, że najprawdopodobniej Zark Cacher nie jest mordercą Felixa. Gotfred wrócił zatem do pokoju Zarka Cachera, opowiedział pozostałym bohaterom to, co odkrył. No i uwierzyli Zarkowi, że to nie on jest tym mordercą. Natomiast ostrzegli go, żeby z nikim nie rozmawiał o tym, co tutaj się stało. No i żeby uważał na siebie, bo ktoś go próbuje wrobić w morderstwo. Następnie Torsten zaproponował, że może należałoby rozpytać te rodziny tych osób, które wpadły w ten szał o to, jak to się stało, no, co takiego dokładnie się stało. No i pomysł był bardzo dobry. W związku z tym jego wykonaniem zajęli się Gottfried z Ultretem. Udało im się ustalić, że ten rzeźnik, który wpadł w szał, to był jeden z członków cechu rzeźnickiego tutaj w Kreuzung. No i po jego śmierci Horatio Dudley przejął jego zakład. Odnośnie mężczyzny, który sprzedawał naleśniki na targowisku, to okazało się, że był to konkurent Horatio Dadleja przy sprzedaży, ponieważ to były naleśniki z mięsem, a Horatio sprzedawał paszteciki z mięsem, no i oni od dłuższego czasu ze sobą konkurowali i podbierali sobie klientów. W trzecim przypadku, w przypadku kobiety, Dowiedzieli się od służby, że Horatio Dudley przychodził w amory do tej kobiety, ale został odtrącony i któregoś dnia wywołał straszną awanturę i, za swoją bezczelność i butę, został dosłownie wyrzucony z domu tej kobiety. Odnośnie apteki nie dowiedzieli się niczego, ponieważ Ultred w niezbyt delikatny sposób zapytał wdowy po tym aptekarzu, która otworzyła im drzwi od apteki, czy to prawda, że aptekarz został zamordowany, jak to się stało. No i dlaczego został zamordowany? No i zaczął w taki impertynencki sposób zadawać pytania, co bardzo zbulwersowało wdowę po aptekarzu, która nie widziała powodu, dla którego jacyś obcy mężczyźni mieliby wypytywać o jej męża, o to jak zginął, dlaczego zginął, w związku z tym zatrzasnęła im przed nosem drzwi. Nasi bohaterowie zatem nie dowiedzieli się tego, że Horatio Dudley był winien sporą sumę pieniędzy aptekarzowi za różnego rodzaju medykamenta i pomoc medyczną. No, ale te informacje, które nasi bohaterowie zebrali, a więc fakt, że w ciele ofiary znaleziono nóż rzeźnicki, że trzy przynajmniej osoby, które wpadły w szał, no, w jakiś sposób ich usunięcie stało się dla Horatio Dadleja korzystne. No i wreszcie, że w pokoju Zarka Cachera znaleźli karteczkę wskazującą na Horatio Dadleja i że Horatio Dadlej grał z Cacherem w karty. No i była to sposobność, podczas której. Dadley mógł oderwać kawałek podszewki od płaszcza zarka kahera. no to wszystko zaczęło naprowadzać naszych bohaterów na trop, że to Horatio Dadley może stać za tymi wszystkimi wydarzeniami, zwłaszcza, że sprzedawał paszteciki, a z notatki, którą znaleźli w ręku ofiary, wynikało, że osoby, które wpadły w szał krótko przed tym lub w trakcie, kiedy wpadły w szał, coś jadły. Wprawdzie nasi bohaterowie nie wiedzieli dlaczego Horatio Dudley miałby motyw do takiego postępowania, no ani nie wiedzieli, czemu w taki sposób spartaczył tą robotę, no bo przecież nie wyjął tego noża z ciała ofiary, zostawił ślady butów w domu Feliksa, no ale też nasi bohaterowie nie wiedzieli o tym, że przecież Horatio Dudley to nie jest żaden zawodowy zabójca, że musiał popełnić jakieś błędy, bo te błędy były wskazówkami dla bohaterów, które Mogą pozwolić na rozwikłanie tej zagadki. Gdyby błędów nie popełnił, no to nie zostałby nigdy wykryty. No a fabularnie po prostu Dadley został spłoszony przez osobę, która zaczęła stukać do frontowych drzwi domu Felixa, w momencie kiedy ten akurat tego Felixa zabił. Więc wpadł w panikę, nie zdążył zaczyć wszystkich śladów, uciekł przez okno. No więc nasi bohaterowie postanowili skonfrontować się z Horatio Dudleyem i w tym celu wieczorem udali się. Pod jego posesję. Ta posesja to był piętrowy dom, wolnostojący, otoczony ogrodem i wysokim, dwumetrowym drewnianym płotem. Torsten chciał przez ten płot przeskoczyć, i w momencie, kiedy już się na ten płot wspinał, naraz rozległo się ujadanie psa. Nasi bohaterowie wtedy się zestresowali i postanowili odstąpić od tego działania, no bo nie chcieli, żeby ktoś się zainteresował tym, dlaczego ten pies ujada. Być może ktoś z domu Horatio Dadleya wyjdzie, aby dowiedzieć się, czemu ten pies ujada. No w związku z tym odstąpili od wejścia na teren posesji. No nie mieli tutaj jakiegoś szczegółowego planu opracowanego. No i to się chyba na nich zemściło, bo nie udało im się za pierwszym razem. Wrócili zatem do karczmy i postanowili, że spróbują kolejnego wieczora, Spróbują kiełbasą obłaskawić psa, a jeżeli się nie uda, no to Gottfried z pistoletu z tłumikiem tego psa po prostu zastrzeli. Tymczasem następnego dnia rozpoczęli obserwację domu Horatio Dudleya. Widzieli, że rankiem przychodzą do niego uczniowie i czeladnicy, że później któryś z uczniów lub czeladników wychodzi na targowisko sprzedawać mięso i te pasztety, a koło południa dołącza do niego Horatio Dudley, sprzedając osobiście na tym targowisku. No więc obserwowali przez większą część dnia to domostwo, no i następnie postanowili wieczorem spróbować zaatakować tego Horatio. Nasi bohaterowie nie wiedzieli, że Horatio Dadley opuścił swoje domostwo po południu, no i udał się w inne miejsce, poza mury miejskie, aby tam spotkać się z mężczyzną, który miał mu dostarczyć truciznę, która powodowała, że ludzie wpadają w szał bowiem Horatio tej nocy zamierzał wypiekać pasztety, które następnie zamierzał sprzedawać po bardzo promocyjnej cenie, tak aby jak największa ilość mieszkańców się na nie skusiła i jak największa ilość mieszkańców wpadła w show. Tymczasem nasi bohaterowie skończyli, jak mówię, obserwację tego domu, i w momencie, w którym Torsten z Ultredem wracali już do karczmy, naraz w jednej z sprzecznic usłyszeli krzyk, wołania o pomoc, a kiedy się obejrzeli, zobaczyli, że jakiś mężczyzna morduje kobietę. Torsten zareagował, rzucił w tego człowieka nożem. Ten człowiek, po zamordowaniu tej kobiety, rzucił się na naszych bohaterów, kilkakrotnie ranił Torstena nożem, ale Ultredowi udało się go ogłuszyć puklerzem. Ultred celowo go ogłuszył, bo chciał go przesłuchać. I Kiedy ten człowiek odzyskał przytomność, Ultred zaczął się go wypytywać, co się takiego stało. Ten człowiek nie pamiętał, żeby kogoś zamordował, żeby wpadł w jakiś szał, nie wiedział, co robi na ulicy w ogóle. Natomiast yy, to ostatnie, co pamiętał, to to, że jadł pasztecik od Horatio Dudley'a. E, oczywiście nasi bohaterowie wydali go straży miejskiej, natomiast sami e, upewnili się w tym, że to Horatio Dudley za pomocą tych pasztetów e, sprawia, że ludzie wpadają w szał. To była taka awaryjna wskazówka, którą ja sobie trzymałem jako mistrz gry na sytuację, w której bohaterowie by utknęli w jakimś punkcie tego śledztwa i nie byli w stanie posunąć się do przodu. Wprawdzie naszym bohaterom nie była potrzebna ta wskazówka, ale chciałem im ją dostarczyć jako taką premię za to, że dobrze kombinowali, dobrze myśleli, aby utwierdzić ich w tym toku myślenia, no i jednocześnie naprowadzić przygodę na właściwe tory i przyspieszyć jej dalszy bieg, żeby bohaterowie nie kombinowali więcej, tylko skupili się właśnie na tym Horatio D'Adleja. No i rzeczywiście kolejnej nocy nasi bohaterowie udali się pod dom Horatio D'Adleja. Tam próbowali obłaskawić kiełbasą psa, ale to się nie udało, bo pies. Nie dał się obłaskawić, wówczas Gottfried go zastrzelił z pistoletu, i bohaterowie przeszli przez ogrodzenie, obeszli posesję, która była z jednej strony przynajmniej nieoświetlona, z jednej strony ją tylko obeszli i dotarli do tylnych drzwi prowadzących do piwnicy. Torsten włamał się do piwnicy, wytrychem otwierając zamek w drzwiach, i następnie bohaterowie weszli do piwnicy, w której, jak zauważyli, są schody prowadzące na górę oraz po prawej stronie jakiś rego. Ja opisując to pomieszczenie, powiedziałem im, że po prawej stronie są drzwi, a po chwili poprawiłem się, że jest tam regał, e, ponieważ ten regał przysłaniał drzwi, tak aby nie było ich widać. Ja, ja wykonałem taki skrót myślowy i za dużo im powiedziałem. Oczywiście w tej sytuacji nasi bohaterowie zainteresowali się tym regałem, kiedy usłyszeli, że są tam drzwi, a po chwili misz gry mówi, nie, nie, regał. E, I oczywiście odsunęli regał, były tam drzwi. No, nie robiłem z tego e, e, tematu zagadnienia, no bo. I tak chciałem, żeby oni odkryli te drzwi, w związku z tym, no, że się przejęzyczyłem, niech tak zostanie. Otworzyli te drzwi i tam zobaczyli takie kamienne pomieszczenie o powierzchni około 10 metrów kwadratowych. Na przeciwległej ścianie tego pomieszczenia był wymalowany na czerwono symbol korna, Boga krwi i rzezi. Pod tym jakaś kamienna ławeczka, coś w rodzaju ołtarza, dwie czerwone świecące się świece, jakaś miska z jakimś mięsem, no i jakaś książka z zakładką. Nasi bohaterowie postanowili póki co nie wchodzić do tego pomieszczenia, tylko poszli po schodach na górę budynku. Tam zauważyli w jednym z pomieszczeń światło. Drzwi tam od tego pomieszczenia były uchylone. Zaczęli skradać się do tego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu znajdował się Horatio Dudley, który wyrabiał te pasztety, aby je następnego dnia sprzedawać po promocyjnej cenie. Horatio usłyszał naszych bohaterów, zrozumiał, że ktoś wszedł do jego domu, nie chciał zostać przyłapany, więc natychmiast zatrzasnął drzwi od kuchni, otworzył od niej okno i wlazł na parapet. Torsten dopadł do tych drzwi od kuchni, otworzył je wytrychem, wtedy Ultret i Gottfried wpadli do pomieszczenia i zobaczyli sylwetkę mężczyzny, sylwetkę dlatego, że było ciemno, bo Horace zdążył zgasić swoją lampę, na tle okna. Gottfried od razu do niego strzelił z pistoletu, trafił, Dudley został poważnie ranny i zeskoczył, czy też spadł na zewnątrz. Rzucił się za nim Ultred, rzucił się za nim Torsten i Ludoman i po krótkim pościgu go dopadli. Następnie wszyscy razem zaciągnęli go do piwnicy i tam zanim zdążyli go przesłuchać, Ultred wrzucił go do tej kaplicy poświęconej kornowi. Niestety wrzucił go w taki sposób, że przekroczył próg tej kaplicy i wówczas uaktywnił się demon strażniczy tej kaplicy. Pojawił się ohydny demon, który swoim widokiem wzbudził przerażenie u Gotfryda i Torstena, którzy zastygli w bezruchu, nie byli w stanie działać, a demon zaczął atakować Ultreda. Działać mogli jedynie Ludomani Ultred, którzy po walce z tym demonem, ciężkiej walce, bo demon potrafił też czarować, w końcu go pokonali. Gotryt otrząsnął się z tego strachu, był wściekły, że pojawił się ten demon, był wściekły na Horatio Dadleja, że karmił ludzi tymi pasztetami. W związku z tym chwycił go, zawiesił go na haku rzeźnickim, a następnie, zanim bohaterowie zdążyli go przesłuchać, rozpruł mu brzuch i w ten sposób zabił Horatio Dadleja. No cóż, yy, nasi bohaterowie postanowili w tej sytuacji zobaczyć, co jest może w tej książce. Yy, Torsten wziął tę książkę i okazało się, że w tej książce jest to jakieś księga yy, z modlitwami i psalmami do Korna, ale jest tam też zakładka. Bohaterowie yy, zobaczyli, że tą zakładką jest wiadomość. Wiadomość, yy, która wam się teraz wyświetliła, no jest to wiadomość yy, podpisana literami LM. Nasi bohaterowie od razu zrozumieli, że jest to wiadomość od Leonarda Mercato. A zatem Leonard Merkatu chciał, aby Horatio Dudley doprowadził do wybuchu szału w miasteczku Krojcuk, co spowodowałoby, że graf Munzig musiałby ze stolicy odesłać część wojsk do spacyfikowania miasteczka Krojcuk, co pozwoliłoby orkom łatwiej zdobyć w tym czasie Munzig. Taki więc był plan kultystów Korn. Nasi bohaterowie odkryli ten plan, pokrzyżowali szyki, no niemniej jednak musieli coś zrobić z tym ciałem Horatio Dudleya mieli za sobą zatrzeć ślady. W związku z tym, e, część bohaterów zaczęła plądrować domostwo Horatio Dadleja, natomiast Ulred zajął się ćwiartowaniem ciała Horatio Dadleya, e, no i zamierzał go rzucić na pożarcie świni, e, którą znaleźli w jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie tej posesji. E, w trakcie tego ćwiartowania, e, Ulred spostrzegł, że ten symbol korna zaczyna jarzyć się coraz bardziej czerwonym blaskiem, a w jego głowie zaczęły rozlegać się takie. Słowa, myśli, które mówiły o tym, że Ulryk, którego fanatycznie wyznaje Ulryk, Ulryka, więc Bóg Wojny i Zimy, to tak naprawdę ta sama osoba co Korn, Bóg Krwi, Wojny i Rzezi, tylko w różnych kulturach jest różnie nazywany, że tak naprawdę wyznawanie Ulryka to wyznawanie Korna i odwrotnie, że w wyznawaniu Korna nie ma nic złego. Ultred przestraszył się tych kuszących i niepokojących myśli, więc czym prędzej zawołał pozostałych bohaterów. Kiedy ci zeszli i zobaczyli Ultreda z Tasakiem rzeźniczym w ręku, poćwiartowanym ciałem Horatio Dudleya, no, wywołało to u nich szok. No, w połączeniu oczywiście z tym, że obok znajdowała się kapica Korna, że ten symbol Korna się jarzył, to spowodowało ten szok. Bohaterowie musieli wykonać test siły woli. Gottfried tego testu nie zdał, co oznaczało, że nabawił się Choroby psychicznej, bo zebrał 6 punktów obłędu, nabawił się choroby psychicznej, i ja uznałem, że tą chorobą będzie piromania, czyli zamiłowanie do ognia, do podpalania wszystkiego, nawet kosztem jakichś strat związanych chociażby z łupami, czy z życiem innych osób. W tej sytuacji Gottfried postanowił spalić całe to domostwo, uznając, że jest to miejsce plugawego kultu, i zamiast rzucać na pożarcie resztki ciała Horatio Dadleja świni, no to lepiej to wszystko spalić. Bohaterowie tak też zrobili, zgromadzili drewno no i podpalili to domostwo, a następnie je opuścili. Wyszli z miasteczka Krojcunk i wrócili do miasta Muzy, gdzie zdali relację Domenico Ketino o tym, co się stało takiego. Domenico był bardzo zadowolony z tego, jak się nasi bohaterowie sprawili. No cóż, muszę wam powiedzieć, że nasi bohaterowie mieli sporo szczęścia, dlatego że ja założyłem, że 6 dnia od przybycia naszych bohaterów do miasteczka Krojcunk jeżeli bohaterowie w temu nie przeszkodzą, to Horatio Dudley będzie sprzedawał po promocyjnej cenie swoje pasztety i wywoła szał w mieście Kreuzung. No, naszym bohaterom udało się temu zapobiec w ostatnim momencie, bo tej nocy przed dniem, w którym Horatio zamierzał sprzedawać te pasztety, a zatem, no, zdążyli, ale w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że przygoda Wam się podobała. Jeżeli tak, to zachęcam do lajkowania tego filmu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. I tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym z filmów. Kuźni Mistrzów Gry.